Witam na kolejne moje filmy. Dzisiaj będę zwiedzał opuszczony schron kolejowy w Jeleniu. Budowa schronu rozpoczęła się w 1940 roku. Powstał on, by chronić przed atakiem lotniczym pociągi specjalne, czyli ruchome ośrodki dowodzenia i ich personel. W ten sposób Niemcy zabezpieczali się przed atakiem Związku Radzieckiego. Schron ma długość 355 metrów, 9 metrów wysokości. Jednak mimo ogromnych nakładów, całe założenie nie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W roku 1944 jednak schrony okazały się przydatne. Wykorzystano je jako magazyny i zakłady remontowe. Trafiały do nich uszkodzone silniki lotnicze, które tam naprawiano. Pod koniec wojny wykorzystany był jako magazyn amunicji lotniczej. To, co później udało się odzyskać Polakom, wykorzystano do odbudowujących się fabryk. To tu jeszcze jakieś odgałęzienia są. Zobaczę, o, ale tu jest niestety błoto. Także nie wejdę jakoś tak na jednej nodze. Tutaj da się wejść. No ale dalej już tam trzeba by mieć, kurczę, kalosze, chociaż nie, udało się to wejść spokojnie. Trzeba pamiętać drogę, bo można się łatwo tutaj zgubić z tego, co widzę. A zapewne panuje tutaj ciemność absolutna. Są takie z cegiełek. Można przejść, ale dzisiaj nie mam odpowiednich butów do tego. Niestety. Często się wybieram na takie te, ale nie wiem ogólnie, jak będzie mnie słychać, bo jest niesamowite echo tutaj. Trzeba ważyć każdy krok, żeby nie zmoczyć butów. Dalej, tutaj już trochę mniejsze echo, ale te ściany robią wrażenie, ich zapewne jest duża grubość, ich takie te żelbetowe. Muszę trochę zredukować światło, żeby ludzi nie razić zbytnio, bo tego trochę będą słabsze warunki oświetleniowe. Zalane są boczne kurczę. Zobaczę, czy tutaj panuje ciemność absolutna. Zgaszę teraz lampy. No, ciemno jest. Tutaj z boku nic nie widać kompletnie. Masakra. Także w takich miejscach trzeba mieć dobrą latarkę. Tam tylko przebija się światło od wejścia. Idę dalej. Wentylacyjne szyby. Długość tego tunelu jest tak kilkaset metrów, około 200-300. Ktoś też sobie ognisko urządził. Wyjście ewakuacyjne. Tak, to jest wyjście. O. Można sobie wyjść do lasu. O, ale faza.
Jakiś też budynek, bo to chyba dookoła się go obchodzi, nie wiem. A jak fajnie jest obrośnięty tym mchem. Teraz można łatwo zobaczyć grubość tego budynku, betonu. Tutaj tak. Raz, 2 metry na pewno. 2-3 metry. Strop metalowy widać. Belki zardzewiałe. Ale jeszcze się trzyma w każdym bądź razie. Dochodzę powoli do końca. Będę musiał się udać do jakiegoś bocznego wyjścia w lesie. Ogólnie temperatura tutaj fajna, taka około 10-12 stopni panuje. W całym budynku. No to jak ciekawe jakieś. Nie wiem, czy to wentylacyjne, czy coś takie. Druty zbrojeniowe zostały. Ma też wentylacyjny otwór. A tam trochę błota jest. Nie wiem, czy tam jest wejście. Nie ma, tu jakieś jeszcze jest. Przejście, korytarzyk. Ale chyba się tędy nie wyjdzie. Wyjdzie się. Dobrze, spoko. Przeszliśmy cały korytarz. Jeszcze widać takie druty odstają. Nie wiem, do czego to było. Już na zewnątrz budynku jestem. Można podziwiać, jak to fajnie wygląda, zarośnięte mchem. Dziesiątki lat to wszystko zarastało, także czas robi swoje. Jeszcze jakieś odgałęzienie było. Wychodząc z boku widziałem jeszcze jakiś budynek. Udam się tam. Po całej długości obiektu są takie wyjścia ewakuacyjne. Pewnie jakby tutaj w czasach świetności, w razie pożaru czy coś, to służyły do łatwej ewakuacji. O, tutaj mamy wejście. Jak wcześniej wspominałem, udaje się do bocznego budynku, który tutaj był wcześniej. No tu widać, że żelastwa pocięte widać palnikami. Nie wiem, to jakieś kraty były czy coś. Wejdę tam, zobaczę. Dziwne
dziwny zapach tu jest takiej spalenizny, jakby coś było palone. Trochę nisko jest, żeby wejść. Może jakoś bokiem się uda tam wskoczyć. Tu jest wejście. Udało mi się znaleźć wejście tego budynku. O masakra, ale to jest żelastwa i wszystkiego. Na dzisiejsze czasy ten obiekt robi wrażenie, ile tu trzeba było betonu wszystkiego na zwozić, kombinować. Taki dziwny zapach, nie? Tu spalenizny jest jakiś. Tak jakby, nie wiem, się godzinę temu ktoś ugasił pożar. Taki jest ten izny fujka. Masakra. Schodki, ale nie będę tam wchodził, bo jest mokro i nieprzyjemnie. I smród jest, fujka, niesamowity. Ale jest na te. Tak, może na to górne, ale wychodzimy stąd, bo tu bardzo śmierdzi, żeby się nie zatruć. Serio wam mówię, że... Tam jeszcze prosto. Aha. Cały czas jest przewiew, a jakoś nie może tego smrodu wietrzyć się stąd. To jakiś wentylacyjny chyba był otwór. Ciekawe, do czego to służyło takie, nie? Bo to ani dużego wjazdu nie ma, wejścia ani nic. Przecież tu jakimś pojazdem się nie wiedzie, no. Taki otwór 2 na 1,5 metra, nie wiem, czego to mogło służyć. Tam jest chyba wejście dalej do tego bunkra. Tak, bo to jest to boczne, co... Tak. Czyli udaje się dalej już w kierunku wyjścia. No tam w głębi panuje ciemność absolutna. Nic nie widać kompletnie. W takiej ciemności ludzki umysł po kilku minutach dosłownie już płata figle, chyba nie, że nie wiadomo co się dzieje i w ogóle traci się orientację. Tak, tutaj o, widać jeszcze tory, szyny kolejowe znaczy się, ale już też rdza zrobiła swoje i czas na nich, takie są powyszczerbiane. Także jak ktoś będzie się tutaj udawał, no to z telefonem też można wejść, ale wydaje mi się, że to trochę za słaby jednak może być telefon. Polecam taki naświetlacz LED-owy. O, tu jeszcze jakieś jest. Taki chyba kanał taki wodny, żeby woda czy coś spływała bokiem. Ta szerokość torów jest, mi się wydaje, większa, tak, szersza.
zewnątrz przebija światłość.